Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Alerbon, zawierającego wysokiej jakości olej z czarnuszki siewnej. Witam Państwa w kolejnym odcinku popularnej serii, popularnej dlatego, że widzę wiele odsłon tych moich krótkich filmików, z czego się cieszę. Mam nadzieję, że ten również będzie w czymś pomocny Państwu. Proszę Państwa, to ten czas, który mamy teraz, czyli koniec kwietnia, początek maja, to czas alergii. Drzewa pylą, mamy problemy z kichaniem, mamy problemy z łzawieniem oczu, z kaszlem. Wszystkie te osoby, które mają uczulenia na aktualnie panujące w powietrzu pyłki, to doskonale odczuwają. I z tego tytułu przyszły trzy pytania, które, które pozwolę sobie przeczytać. Stosuję olej z czarnuszki od już kolejną wiosnę, jest skuteczny, czy mogę go też podawać mojej pięcioletniej córce? Drugie pytanie, ile można zażyć kapsułek z, nasion, z olejem z nasion szczarnuszki i kapsułki z olejem z czarnuszki zażywać przed czy po jedzeniu? Czy to ma to znaczenie? Proszę Państwa... Dzieci szczególnie są dobrym odbiorcą tego surowca, dlatego że olej z czarnuszki siewnej jest bardzo bezpiecznym surowcem. Badania toksykologiczne nie wykazały w zasadzie toksyczności. Należałoby wypić tego oleju w strasznej ilości, żeby mieć ten efekt toksyczny. Więc tutaj jest bezpiecznie. Pięcioletnia córka jest idealnym pacjentem, który powinien taki takie olej w kapsułkach zażywać, dlatego że dzieci w wieku przedszkolnym to są dzieci, które bardzo często mają pasożyty jelitowe, a pasożyty jelitowe czyli robaki świetnie się leczą olejem z czarnuszki, bądź też naparem z nasion czarn czarnuszki. My go wykorzystujemy w centrum zielarstwa Józefa Grzegorza, między innymi takich kompozycji, koncepcji terapeutycznych właśnie związanych z pasożytami jelitowymi. Więc pięcioletnie dziecko jak najbardziej. Ile ma to dziecko tych kapsułek zażyć? W zasadzie, jako że jest to produkt bezpieczny, dawka nie jest limitowana. To, co ja mogę zasugerować. W jednym z badań klinicznych testowano u dzieci olej w kapsułkach szczanuszki siewnej i tam pokazano, że w 80% przypadków jest pomocny w leczeniu kataru siennego, astmy alergicznej oraz zmian alergicznych na skórze. I tam stosowano dawkowanie trzy razy dziennie po jednej kapsułce półgramowej, czyli 500 mg. Jednakże ja, jako że sam jest alergikiem i sam używam tego preparatu z olejem z czarnuszki siebnej, wiem, że ilość ma znaczenie i w sytuacji ostrego ataku kataru siennego, łzawienia, kichania tudzież innych przykrych objawów, potrafię zażyć nawet 4 kapsułki jednorazowo, ale wtedy efekt czasami pojawia się błyskawicznie. To jest kwestia 15-20 minut i ten efekt faktycznie się pojawia. Zatem w sytuacji stosujemy tyle ile trzeba. Najczęściej wystarczy dwie trzy kapsułki, dwie trzy kapsułki w trakcie w ciągu dnia, jak jest okres większego pylenia, ale również czasami potrzeba Potrzeba stosować na ostro nawet cztery kapsułki. Kapsułki z olejem czarnuszki zażywać przed czy po jedzeniu. Nie ma to dużego znaczenia, niemniej jednak ja wolę zalecać przed jedzeniem, dlatego że jest lepsza wchłanialność. Ale może być tak, że ktoś będzie źle tolerował ten olej z czarnuszki, będzie miał to jest jedyny objaw niepożądany, takie odbijanie się tym olejem, olejkiem czarnuszkowym. Więc wtedy zalecam stosowanie w trakcie jedzenia czy nawet po jedzeniu. Jestem wielkim fanem oleju z czarnuszki siewnej i mam nadzieję, że będzie on Państwu. Mocny, ale pamiętajcie, dużo lepiej działa preparat w kapsułkach niż preparat w postaci takiej podawanej łyżeczką. Muzyka Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Alerbon, zawierającego wysokiej jakości olej z czarnuszki siewnej.